po co jest ta walka? Czy to będzie, tak serio, teraz powiedz mi jak zawodowiec, czy to będzie sport, czy to będzie show biznes? Jakby to był show biznes, to bym tu nie przyjechał 9 tygodni przed walką, więc trenuję bardzo ciężko dwa razy dziennie. Dzisiaj rano jadę z Łomnicy, godzina 6 wstałem, by na samolot zdążyć iść tutaj do studia. Zapłaciłem za samolot. Ty zapłaciłeś. Ja zapłaciłem. Cipny jesteś, przestań. Jaki jestem? Cipny. Poczekaj, znajdźcie w Google, co znaczy cipny. Nie chcę płacić. Dowcipny. Dowcipny. No. A, myślałem, że cipny to chytry. Więc po góralsku. Nigdy nie, do ringu nie wchodziłem, by kogoś lekceważyć, a zawodnik nie jest jakiś tam z ulicy a la Kuba Wojewódzki. Jezu, więc trenuję bardzo ciężko. Obrazisz mnie jeszcze 16 razy i będę musiał ci wymierzyć sprawiedliwość. No to z tyłu będzie walka od razu. Już mamy widownię. Zobaczymy, co potrafisz, parę myków, pokażesz swoje, nie? Więc ja jestem bardzo dobry w defensywie i uprawiam tak zwany styl walki bez walki. Czyli uciekasz? Uciekam. No tak, długie masz nogi. Tak, jestem bardzo dobry w uciekaniu, zaraz ci pokażę. No. Dobrze, po co jest ta walka? Żeby pokazać, że też byłem troszeczkę zły po ostatniej walce, bo sędzia akurat Polak, a okazał się, nie wiem, jakby był, nie wiem, z jakiego kraju, który mnie poddał. Niemiec. Gorszy. Rosjanin. Więc może jeszcze gorszy, więc... Czyli Polak, Rosjanin. Tak, ja jestem góral, twardy, wrócę. Akurat Mateusz się z żoną. Mówi, Adamek, wróć, Polska czeka. Okej. Okay. No to spakowałem rzeczy. Żona nie za bardzo. Córki. A córki? Ojej, tata, stary już jest, 40 lat. Tak ci mówiły? Tak. Nigdy nie spotkam się z żadną z twoich córek. No, dla nich to jestem pomnik przyrody pewnie. Tak. Nie wiedzą, że istniejesz. No jak to nie wiedzą, że... Nie opowiadałeś? Nie, no co ty? Przestań. Naprawdę? Ja wszystkim swoim dziewczynom opowiadałem o tobie, że mam kumpla w Stanach. Tak? Tak, no, że mi pożyczy pieniądze. Kłamałem. Kłamałeś. Naprawdę twoje córki nie wie... One mówią po polsku w ogóle? Młodsza mówi, ale no... Język jak zatrzymało się, jak wyjeżdżała, czyli miała 8 lat. No, a teraz ma ile? 17 będzie miała w sierpniu. A starsza ma 20 i już miała w lutym. Także to są już panny. 20 lat! No, ale co byś ty z nią robił, Kuba? Facet no. 55... Jakie 55?! Przestań. Jakie 55?! A co, też uważasz, że jest takie stare prawo budowlane, że zabytków się nie rozbiera? Tak. No błagam, no...